ruszaj kraniec, a to już obserwujemy. Przez Poloneza służbowego. Jest również sponsorem dzisiejszej imprezy. Za chwilę. Wielkie brawa dla Kieleckiego Towarzystwa Motorowego. Najmłodszy uczestnik i zarazem najmłodszy mistrz Polski Andrzej Szymański, 12 lat. Na kartingu. Takiego klubu motorowego. Policja, dzieciom od teraz już możemy wspólnie przeżywać wspaniałe i wielkie emocje. A na dziś zapowiadamy. Mąki, cukru, szklankę, zaraz przyklę do miseczki. Pokładam w okruszonej tortownicy, włożę ciasto i do pieca na około pół godziny. A gdy będzie już gotowe, znaczy krótkie i rumiane, to zaproszę koleżanki, babci, dziadka, razem mamy. Brawo! Brawo! I druga para rusza. Pokażą Państwu policjanci sposoby, podstawowe sposoby samoobrony. Obrona przed, jak widzicie Państwo, różnicami treningu. Policjant rzetelnej roboty. Marki Nissan. Najnowsza konstrukcja polskiej policji. Proszę teraz o wejście do okna. A teraz fragment walki nożem. I wbił. Grupa sportowa. Kielecka Centrum dla Materiałów Budowlanych zaprasza do swojego stoiska spożywczego na wirażu stadionu, oferującego napoje, słodycze i inne smakołyki. Po prawej mojej ręce zawodnicy demonstrują elementy sportów uzupełniających, akrobatyki, skoków, które bardzo są potrzebne w treningu judo. W wykonywaniu technik nazywa się to Yokusukugei. Proszę, kung fu, karate, wszystko, a to forma walki. Jest to ćwiczenie wytrzymałości, hartu ducha, psychiki. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie swoje młodsze koleżanki uczyć sztuki judo. Jak widzicie Państwo i wy, droga młodzieży, duży człowiek wcale nie musi być mniej sprawny od mniejszych.